Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na serwerach testowych mamy już dostępny chyba najważniejszy event z tych wszystkich zapowiedzianych, czyli zamiana bohaterów. Ten event będzie interesował na pewno największą ilość graczy, w tym chyba mnie tak samo. Zamiana bohaterów 55 dni będzie ten event trwał łącznie, czyli bardzo długo. No i na szybciutko w trakcie wydarzenia możesz wybrać dwóch bohaterów i zamienić ich poziomy, przedmioty sygnowane, mityczne meble, wieczne grawerunki oraz sprzęt P3, P4. Tutaj chodzi oczywiście o ekwipunek. Noszony przez bohaterów sprzęt innego poziomu oraz meble inne niż mityczne nie zostaną zamienione, czyli tam wiadomo jakieś legendarne czy epickie, no to tam nie wchodzą w grę. Do bohaterów dostępnych do zamiany należą nie międzywymiarowi bohaterowie dodani w 2023 roku i wcześniej, z wyjątkiem przebudzonego Eugene'a. Bohaterowie spoza klasy wzniosłej nie mogą zostać zamienieni, czyli postacie, które wyszły w 2024 nie będą dostępne, międzywymiarowi nie będą dostępni, Eugene nie będzie dostępny i postacie typu Hogan, Mirael i tak dalej, no wiadomo, że też nie będą dostępne. Zamienieni bohaterowie zostaną usunięci z kryształu rezonansu w wyniku wymiany bohatera. Może zostać zamieniony jego poziom wzniosłości, co może doprowadzić do usunięcia go z niektórych systemów w grze, m.in. wyprawy w głąb otchłani czy gospody pod dębem. Po zamianie wszyscy wybrani bohaterowie w torbie i poczcie zostaną zamienieni z bohaterami docelowymi. Czyli jeżeli macie, nie wiem, kopię jakiejś postaci w torbie, to te kopie również zostaną zamienione, jeżeli zdecydujecie się na wymianę tego jednego konkretnego bohatera, do którego macie właśnie fragmenty. W niektórych systemach oraz w trakcie rozgrywki gra może odświeżać statusy zamienionych bohaterów w czasie rzeczywistym, m.in. w pomocy otchłani, zespoleniu dusz, czasowej szczelinie czy mistrzostwach legend. Jeżeli przy zamianie po prostu zmieni się wzniosłość postaci, to tak samo Unia może zostać odświeżona, bo przypominam, że są Unie w grze i to też może troszkę, że tak powiem, napsuć tam te Unie, ale tutaj nie należy się tym jakoś bardzo przejmować i tak samo nic się nie zmieni w drzewku, czyli nie będzie więcej tam do odebrania. Jeśli w trakcie wymieniania nie zamieniono bohaterów, otrzymasz po jego zakończeniu 10 tysięcy diamentów, czyli będzie również coś dla kogoś, kto po prostu nie zdecyduje się na zamianę żadnej z postaci. Po zamianie wejście do wydarzenia zostaje zamknięte, czyli po prostu wam zniknie i tyle. No i jak to działa? Na lewo wybieramy postać, której chcemy się, że tak powiem, pozbyć. Czyli ja wybiorę sobie na przykład Rosaline. I co to oznacza? Że mogę zamienić tylko z postaciami z czterech podstawowych frakcji tą Rosaline. Tak jak widać, jeżeli zobaczymy, to tutaj nie ma żadnej postaci do wymiany, bo cztery podstawowe frakcje można wymieniać tylko i wyłącznie z czterema podstawowymi frakcjami, co ma sens. Jeżeli wybiorę sobie, dajmy na to, Florę, to nie mogę jej wymienić z czterema podstawowymi frakcjami, tylko z frakcjami premium, czyli niebieskimi i podziemcami. Tak to działa. I jeżeli na przykład wybiorę sobie postać przebudzoną, czyli na przykład Belindę, cyk, to mogę ją zamieniać tylko i wyłącznie z innymi postaciami przebudzonymi, oprócz tych najnowszych, rzecz jasna, czyli na przykład z Szemirą mogę ją zamienić. I jeżeli kliknę dalej, to pokażę wam, co zostanie zamienione. Czyli przedmiot sygnowany, meble i grawerunek, z tym, że grawerunku tutaj nie ma, więc nie zostałby zamieniony w tym przypadku. Ale tak to będzie działało, po prostu wymieniacie postacie, czyli jeżeli zrobiłbym to, co teraz widzicie na ekranie, to Belinda będzie miała poziom legendarny, bo Szemira ma poziom legendarny. Zresztą pokazuję wam już tutaj wszystko po przemianie, tak? Ja używam Belindy wzniosłej, a Szemiry legendarnej. A tutaj widzicie na odwrót, czyli Belindę legendarną, a Szemirę wzniosłą. Czyli pokazuje już tutaj to okienko, co się stanie po potwierdzeniu, po zamianie. Tak to będzie wyglądało. Generalnie bardzo fajny event i tak jak zawsze polecałem w przeszłości, pierw polecam skupić się na postaciach przebudzonych. Jeżeli macie jakieś postacie przebudzone do zamiany, na przykład macie wzniosłą, przebudzoną Taylin, to polecam ją zamienić czym prędzej, na przykład na Belindę. Chociaż są inne opcje oczywiście, jeżeli Belindę również macie. Później przemyślałbym postacie premium, a dopiero na samym końcu postacie ze zwykłych czterech frakcji, bo one są najbardziej pospolite i najłatwiejsze tak naprawdę do zrobienia. Więc pierw bym przemyślał przebudzone, później premium, później zwykłe. Jak to już wejdzie na serwery główne, za jakiś czas to być może coś nagram o tym. Ostatnio też nagrywałem, pamiętam, rok temu, aczkolwiek w necie są dostępne tier listy i wiadomo, co mniej więcej wymieniać, jakie postacie i tak dalej. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało pytajcie w komentarzach. Jeżeli macie zagwozdkę, co wymienić, tylko pamiętajcie, że musicie opisać mniej więcej sytuację swojego konta, bo ja w ciemno nie mam pojęcia, co wy macie na swoich konkretnych kontach.
jakie tam macie postacie. Nie potrafię tego przewidzieć, nie potrafię spojrzeć na wasze konta w ciemno, więc musielibyście troszkę opisać sytuację, jakie postacie posiadacie i tak dalej, ale śmiało możecie pytać w komentarzach. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. No według mnie jeden z najlepszych eventów w grze, bo jeżeli ktoś sobie zrobił jakąś postać, która okazała się później słaba, przypominam, że postacie dostają nerfy, każda kolejna postać, która ostatnio wychodzi, jest dużo lepsza od poprzednich. Tak zwany power creep, można sobie wpisać w internecie, co to oznacza. No i co, życzę wam miłego dnia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.